Witam Państwa serdecznie na następnej prelekcji. Przed nami za chwilę wystąpi pani Elżbieta Pakoca, absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF-u w Warszawie, szkolenia w analizie bioenergetycznej prowadzonego we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundacją doktora Aleksandra Lovena w USA według programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii. Szkolenia nauczycielskiego u doktora Davida Barcelli Tre. Obecnie w procesie certyfikacji do tytułu CBT przyznawanego przez International Institute of Bioenergetic Analysis. Licencjonowana międzynarodowa nauczycielka. Prowadzi od ponad 20 lat sesje w Polsce, Chorwacji, Danii i Rosji. Są to sesje indywidualne, zajęcia grupowe, warsztaty rozwojowe i szkolenia, tre i superwizje. Serdecznie przywitajmy ją brawami. Przed Wami Elżbieta Pakoca. Witam Państwa serdecznie. Trochę dziwnie było wysłuchać tej zapowiedzi i wyjść, żeby się pod nią podłączyć. Te wszystkie skomplikowane nazwy, wymienione kraje oznaczają, że jestem studentką WITY, która przed chwilą występowała. Będę chciała Państwa zapytać, kto zna termin drżenia neurogeniczne, ręka do góry? Wow! Dobrze jest. Będę chciała się dzisiaj z Państwem podzielić czymś, co już duża część zna, a zapewniam, że o tym, o czym chcę mówić, wiedzą wszyscy. I kiedyś w życiu na pewno mieliście okazję doświadczyć tego fenomenu. Przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy wasze ciało się trzęsło. Była taka? Potraficie powiedzieć? No, jakiś przykład? Z zimna. Orgazm, brawo. Co jeszcze? Dobry orgazm. Różne dreszcze. Coś jeszcze? Ze strachu, świetnie. Czyli jesteście bardzo dobrze przygotowani do wykładu, znacie te sytuacje życiowe doskonale. Kobiety, które rodziły, też zapewne doświadczyły tej sytuacji. To była moja pierwsza sesja tre w życiu, po urodzeniu córki. Jak w tamtych czasach wystawiono mnie na korytarz, zdecydowanie panowała inna temperatura na korytarzu niż na izbie porodowej, zaczęłam się trząść. Przechodziła akurat pielęgniarka, przyniosła mi koc. Zaczęłam się jeszcze bardziej trząść. Znaczy się zimno. Kolejny koc. I pod tym kolejnym kocem czułam, że nie tylko ja się trzęsę, ale całe łóżko razem ze mną. I że to jest nie do zatrzymania. Po prostu nie do zatrzymania. W tamtym momencie wymyśliłam sobie, że coś poszło nie tak. Może coś pękło. Chyba umrę. Nie wspominam tego trzęsienia się dobrze, natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby wszystkie położne i lekarze, położnicy wiedzieli, co się z kobietami dzieje. Bo jak na razie to obserwuję, że nie wiedzą. Trafiło mi się kiedyś pracować z doktorem, który przez 30 lat prowadził izbę porodową. Uczyłam go tre. Pytam go, jakie ma obserwacje, co kobiety robią po porodzie. No, bez zastanowienia mówi, drżą. Wie świetnie, co to jest, doktorze, co to jest? Nie wiem. Co z tym robicie? No nic. Chwała Bogu. Chwała Bogu, jak się nic nie robi, natomiast niestety bywają tak zapobiegliwi lekarze. Ostatnio taką historię słyszałam w Rosji, że jak widzą tą kobietę roztrzęsioną, to starają się jej pomóc, podając środki uspokajające. Skutki niestety dla kobiety nie są korzystne. O tym trzęsieniu mówimy,
mówimy w różny sposób. Tutaj wypisałam kilka takich słów, których używamy na co dzień, żeby opisać to coś, co się z nami dzieje, kiedy doświadczamy, że to ciało coś robi. Jak się przyjrzymy literaturze, to począwszy od Starego Testamentu, opisywane są takie sytuacje, kiedy człowiek drży. Zazwyczaj jest to sytuacja ekstremalna. I to jest coś, co znamy, natomiast w dzisiejszym świecie jakoś wydaje się, że przestało być mile widziane. Skojarzyliście te sytuacje życiowe, kiedy doświadczyliście drżenia. Czy to drżenie wam się podobało? Gdyby mi w tej chwili nogi zaczęły się trząść, też by mi się to średnio nie podobało. Troszkę się wewnątrz trzęsę, ale to jest taki poziom, który jestem w stanie zaakceptować. Natomiast myślę, że gdybym się tutaj roztrzęsła cała, to już by mi trudno było utrzymać uwagę na tym, co mam do powiedzenia. Mamy to trzęsienie jakoś tak najczęściej zasegregowane. Co myślimy o takich ludziach, którzy się trzęsą? Staje taka prelegentka przed wami. Co myślicie? Mówcie szczerze, no. Słaba jest. Co jeszcze? Nie słyszę? Co ona tam robi? Nie przygotowała się. Pewnie będzie zmyślać. Tak, mamy to tak poukładane. O co chodzi? O tym, że istnieje stres i trauma do tej publiczności, to nie muszę niczego tłumaczyć. O tym, że stres to jest cała lista zjawisk, które zachodzą w ciele. To nie jest jakaś abstrakcja. My na stres reagujemy bardzo konkretnie. Coś przyspiesza, coś dostaje priorytet po to, żeby ze stresu najzwyczajniej w świecie uciec. Mamy tą tolerancję na stres różną. Jakbyście w tej chwili mieli pokazać na palcach w 10-stopniowej skali, jaki jest wasz poziom stresu w tej chwili? 10 palców, 10-stopniowa. Tutaj jest tak z 6. O, świetnie. Skąd to wiecie? Skąd to wiecie? Czujemy. Mamy taki system odniesienia, który nam bardzo jasno pokazuje, czuję się tu dobrze albo czuję się źle. To jest sytuacja tak zwana normalna. Gdyby w tej chwili pojawił się jakiś dźwięk, włączył się alarm przeciwpożarowy, nasza reakcja byłaby natychmiastowa. A co by się stało, jeśli by spadła bomba za oknem? Co byśmy zrobili? Zrobilibyśmy wszyscy jedną, tą samą rzecz jak na komendę. Zwinęlibyśmy się. Po prostu chcielibyśmy nasze ciało skurczyć. I na poprzednich wykładach słyszeliście, że to pulsowanie ciała to jest oznaka, że reagujemy na otoczenie i postrzegamy je jako bezpieczne. W momencie, kiedy to bezpieczeństwo maleje, nasze pulsowanie się zmniejsza. Sytuacja, która jest traumatyczna, znamy je. Tak. I nie brakuje ich w świecie, w którym żyjemy. Jest ich jeszcze tyle rodzajów. Tam na końcu są kropeczki, bo to jeszcze nie wszystkie. Czy postrzegacie siebie jako ludzi straumatyzowanych? Głównie słyszę nie. I nieliczne tak. Ja siebie przez długi okres życia postrzegałam jako osobę niestraumatyzowaną. Miałam normalny dom, przyjemne dzieciństwo, wszystkie potrzeby zapewnione. Jaka trauma? W miarę jak się zaczęłam zajmować głębiej pracą z ciałem, a potem pracą z traumą,
okazało się, że moje ciało miało parę traumatycznych sytuacji i ono je doskonale zapamiętało. I to, w jaki sposób funkcjonowałam w świecie, było uzależnione od mojej reakcji na tą traumę. Pracujemy, z tego co słyszałam organizatorów, to dziś na sali są osoby, które pracują z innymi. Tak? Zajmujecie się nimi od strony fizjoterapii, psychoterapii, leczycie ich, pomagacie innym. Czy macie swoją metodę, która wam jakby pomaga zredukować ten stres, którego doświadczacie, pomagając innym? Super. Bez tego wypalenie zawodowe, zmęczenie i czy trauma zastępcza, czy kumulacyjna wcześniej czy później nas dosięgną. To jesteśmy my z naszymi doświadczeniami. Natomiast widzieliśmy biednego niedźwiedzia ściganego przez helikopter. No i to my mu zafundowaliśmy tą atrakcję. Natomiast teraz jak znajdę myszkę, to wyświetlę film z Afryki, gdzie impala doświadcza swoje traumy. Widzicie nieboszka. Wygląda jednak na to, że ta miała szczęście. Pojawiły się nie tyle goryle, co pawiany, ale przepędziły napastnika. I tu ktoś cierpliwie nagrywał, zobaczcie, co się dzieje. Przedtem były nieruchome oczy i zupełnie nieruchome ciało. W tej chwili zaczyna powracać do oddechu, on się pogłębia. I cóż robi impala? Impala ma swoją sesję tre, nawet nie wiedząc o tym. Trzęsie się tak długo, aż cały ten nadmiar adrenaliny, który potrzebowała uruchomić podczas ataku Lamparta, zostanie wykorzystany. Co robi trauma z nami? Ponieważ jest to tak silne doświadczenie, które przekracza naszą możliwość akceptacji. Trauma dosłownie rozbija nas na kawałki. Żeby ją przeżyć, musimy to doświadczenie, które się pojawiło, w jakiś sposób oddzielić od reszty. Kiedy musimy to zrobić, a możemy, robimy to na tysiące sposobów. Mamy do dyspozycji tak wiele tkanek, tak wiele okolic ciała, tyle poziomów oddychania i pulsowania, że możemy w naszym ciele zmieścić bardzo dużo traumy, z tym, że to ciało traci swoją elastyczność. Mamy też takie doświadczenie, że już nie jestem jednością. Mówiliśmy tutaj dzisiaj o tym, że człowiek jest wielowarstwowy, jak Shrek. Ale w jakiś sposób jest przecież jednością. I kiedy doświadczamy jedności, to mamy takie poczucie, że ja jestem w porządku, świat jest w porządku i nasze życie po prostu płynie. Kiedy coś się wydarza, co nas zmusza do oddzielenia tego doświadczenia, rozpadamy się. I ten rozpad następuje zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. To, że odbywa się ta konferencja, to, że jest tyle metod, które pracują z ciałem, uważam, że to jest prosta odpowiedź na to, co się dzieje z naszym społeczeństwem. Że skala traumatyzacji jest olbrzymia. Wymieniam tutaj objawy PTSD, obiektywne i subiektywne, ponieważ ciągle mało osób
które doświadczają najróżniejszego rodzaju dolegliwości, ma w ogóle pomysł, żeby wiązać je z traumą. Będąc młodą fizjoterapeutką, przeżywałam stres, pracując z ludźmi, którym dokuczał ból. I stosowałam odpowiednią procedurę, ból powinien ustąpić. U iluś osób ustępował, a u niektórych nie. Oni ciągle wracali. Dlaczego? Wtedy miałam tylko przeczucie, że czegoś muszę doszukać. Dzisiaj ewidentne jest, że jeśli nie spojrzymy na historię człowieka, to najbardziej zaawansowane metody diagnostyczne i lecznicze zdadzą się na nic. Jeśli zostaniemy tylko i wyłącznie na takim klasycznym medycznym podejściu, znaleźć objaw i się go pozbyć. To nie działa. I to jest naprawdę frustrująca sytuacja dla pacjenta, jeśli nie może spać, coś go boli i zaczyna chodzić od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty i mówi: doktorze, jest mi źle. Dobry doktor mówi: dobrze, zbadamy, popatrzymy, przyjrzymy się i wyniki pokazują: jest pan zdrowy, wszystko jest w porządku. Jak mogę być zdrowy, skoro doświadczam takiego dyskomfortu? Często u podłoża leży trauma. Zadziwiły mnie statystyki, jak są wysokie. Oj, przepraszam, za szybko. I też nie wiem, czy są do końca dokładne. Czasami patrząc na ludzi, mam wrażenie, szczególnie na ludzi w niektórych miejscach, że oni są totalnie straumatyzowani. I to trauma przemawia przez nich i tak oddziela od nich samych i od reszty społeczeństwa, że mogą robić tak straszne rzeczy. Jest wiele, wiele podejść do pracy z traumą i dzisiaj jakby wszyscy zaczynamy być zgodni co do tego, że bez włączenia ciała praca z traumą jest bardzo ograniczona. Basel van der Kolk, autorytet jeśli chodzi o traumę, mówi, że potrzebne jest włączenie tej najniższej, najstarszej części mózgu. Jakbyśmy patrzyli na mózg, że tu jest kora, w środku gdzieś układ limbiczny i pień mózgu, to że ten pień mózgu, który odpowiada za nasze podstawowe impulsy, on w traumie doświadcza zmiany. I dopóki nie sięgniemy aż tam głęboko, to nie możemy z traumy wyjść. Tu sięgam po twórcę metody TRE, Davida Berchelli, który ma odwagę zadawać pytania, przyglądać się światu i zadawać pytania, a dlaczego? Trochę jak dziecko. I tak jak wszyscy doświadczyliśmy drżenia, w bioenergetyce wykorzystywane są drżenia dla potrzeb terapeutycznych i widzimy, że w procesie terapeutycznym one przynoszą korzyść. Tak, David, znając bioenergetykę, bo jest CBT i pracując w obszarach, w miejscach świata, gdzie działo się źle, gdzie była wojna, gdzie była bieda, gdzie były katastrofy, zadawał sobie pytanie, czy jak to możliwe? Jak to możliwe, że wszyscy jesteśmy poddawani stresowi na co dzień? Wielu z nas doświadcza traumy. W związku z tym nie może być tak, że natura zostawiła nas bez niczego. Bo gdyby tak było, to te wszystkie kraje, które nie mają psychoterapeutów, no cóż, musieliby tam... Coś strasznego musiałoby się z nimi stać, tak? A jednak nie. Ludzie przeżywają traumę. Mało tego, mówi się o wzroście posttraumatycznym, że jeśli to doświadczenie zostanie właściwie zasymilowane, przetworzone, to ono nas rozwija. I David o tym, jak wymyślił TRE, mówi w ten sposób, że siedział w schronie podczas bombardowania. Razem z nim było kilku korespondentów prasowych z różnych krajów. I obserwował, że za każdym razem, jak spadała bomba, to oni wszyscy, jak na komendę, zwijali się w kulkę.
Czyli to nie jest odruch wyuczony kulturowo. To nie matki uczą dzieci, jak spadnie bomba, to pamiętaj, skul się, żeby cię nie wyprostowało przypadkiem, tak? To musi być gdzieś wewnątrz nas. W innym kraju, w innym schronie z kolei siedział w towarzystwie całych rodzin. I dorośli, co mniejsze dzieci, brali na kolana. On też wziął taką dwójkę i mówi, poczuł, jak po tym odruchu skulenia się, dzieci się potem trzęsą. I on poczuł, że jest w tym drżeniu coś takiego, co i on by chętnie zrobił, żeby się dołączył do niego, ale rozejrzał się po dorosłych i nikt się nie trzęsie. Potem zaczął dopytywać, dzieci się trzęsą, a wy się nie trzęsiecie, dlaczego? No, dorośli odpowiedzieli, dlatego że chcemy dzieciom zapewnić poczucie bezpieczeństwa, chcemy, żeby się nie bały, to my się trzymamy. David swoją metodę pierwotnie zadedykował masom, tak? Dla tych ludzi, którzy masowo doświadczają wojny, kataklizmu. I obserwując, że jest ten odruch drżenia tak naturalny, tak powszechny, to doszedł do wniosku, że taka metoda pozwoli pracować z dużą ilością ludzi naraz. Taka była jego pierwotna myśl, żeby pomagać dużym społecznościom jednocześnie. Jak przyjmuję zaproszenia na konferencję, to się zawsze upieram, że najpierw chcę mieć warsztat. Dlaczego? Dlatego, że mówienie o wibracjach bez wibracji, bez doświadczenia ich, przypomina rozmowy kobiet, które już rodziły, z tymi, które jeszcze nie rodziły. I wiecie, jak to wygląda. Mężczyznom niestety, dla mężczyzn nie mam przykładu. Więc chciałabym zaprosić was do małego doświadczenia. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Poproszę, żebyście wstali. Podparli biodra dłońmi. Na ugiętych kolanach wypchnęli trochę biodra do przodu i przez chwilę pooddychali. Na ugiętych kolanach odrobinę biodra do przodu, odrobinę klatka do góry. Nic wielkiego. Spróbujcie otworzyć usta i obserwować, co się z wami dzieje. Jeszcze chwilkę, jeszcze ze 3 oddechy. Aha. A teraz zróbcie skłon. Zwykły skłon do ziemi na ugiętych kolanach. Postarajcie się, żeby głowa wisiała. Tułów był rozluźniony. Natomiast kolana ugięte. I sprawdźcie, czy minimalnie prostując, dosłownie o milimetr, czy nogi będą chciały drżeć. Ciut, ciut. Powoli, powoli wstawajcie, powoli wstawajcie. Głowa ostatnia. I jeszcze raz. Dłonie na biodra, ugięte kolana. Miednica do przodu, mostek ciut do góry. I swobodne oddychanie. Zobaczcie, czy tu znajdziecie takie miejsce, gdzie coś w ciele drży. To takie delikatne otwarcie. O, u niektórych nawet widzę, nie muszę się pytać. Aha. Ale bądźcie przy sobie, nie rozglądajcie się po sali, tylko bądźcie przy sobie i zobaczcie, co się dzieje. Czy się napinam bardziej, czy mogę pozwolić ciału drżeć? I znowu zróbcie skłon. I poszukajcie kolanami, czy będą nogi drżały. Jeśli mają taki odruch, to czy mogę się na to zgodzić? I powoli wstańcie.
Okej, okay. Czego? Czego doświadczyliście? Trzenia. Zobaczcie, nic wielkiego. Dziękuję. Gdybyśmy mogli pobyć w tym doświadczeniu przez dłuższy czas, okazałoby się, że ciało bardzo chętnie drży. David zjeździł cały świat, pracował z milionami ludzi. 2 lata temu go pytałam, na ile tak ocenia, że spotkał osobiście. Wtedy powiedział 1,5 miliona. Ale już zdążył wykształcić 60 takich nauczycieli jak ja na całym świecie. Oni szkolą kolejne osoby. W związku z tym osób, które doświadczyły wibracji, jest na świecie mnóstwo. I wszyscy zgodnie mówią, że im to dobrze robi. Ta lista jest dosyć długa tego, co to znaczy, że dobrze robi. A pewne elementy powtarzają się wszędzie. Więc pracował w Chinach, pracuje bardzo intensywnie z żołnierzami. Tutaj jest akurat Austria. Ta armia nie jest najbardziej straumatyzowana na świecie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i owszem, do pracy z wojskiem amerykańskim David jest zapraszany bardzo często. W tej chwili nawet dostał pieniądze na to, żeby zrobić projekt badawczy. Wcześniej jeden taki projekt już się odbył, nawet zostały wyciągnięte wnioski, natomiast zostały utajnione. Nie wiem, co to znaczy. David jest objęty również klauzulą poufności. Zobaczymy, jak się skończy ten, który trwa w tej chwili. Nawet tak ciężkie przypadki stwardnienia rozsianego, jak tutaj widzicie, to jest zdjęcie z Danii, gdzie mój kolega pracuje od wielu lat w szpitalu i dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Przy tak zaawansowanej chorobie włączanie wibracji przynosi bardzo korzystne rezultaty. Jesteśmy tym zadziwieni, zafascynowani i obserwujemy. I teraz druga strona tej metody, że to, co David wymyślił, oryginalnie było dla ludzi, dla dużych społeczeństw, żeby mieli jakąś prostą metodę, którą mogą sobie pomóc. Myślał o matce, która ma kilkoro dzieci, coś się wydarzyło i żeby to każda matka mogła powiedzieć, dobrze dzieciaki, to teraz się choćby potrzęsiemy. Jak się potrzęsiemy, będziemy się czuć lepiej. Wracając do Stanów, okazało się, że dawanie tej metody nam, czyli specjalistom, wymaga szkolenia i to nie krótkiego, ponadrocznego. Dlaczego taka naturalna, prosta metoda raptem wymaga długiego procesu kształcenia się? No tylko dlatego, że jesteśmy straumatyzowani. Gdybyśmy mieli szczęście urodzić się w jakimś nietraumatyzującym środowisku, mieć szczęśliwe życie, to po prostu to nawet by się nie nazywało metoda. Od czasu do czasu spotykam osoby, które tre znają po prostu z własnego doświadczenia. Kiedyś prowadziłam zajęcia dla psychoonkologów w Gdańsku i zrobiłam z nimi pełną sesję. Potem poprosiłam, żeby się podzielili ze mną swoimi doświadczeniami. No i każdy opowiadał, co przeżył. A jedna dziewczyna zaczęła bardzo dziękować. Bardzo dziękować. Ja tak oczy trochę otworzyłam, o co chodzi, skąd taka wdzięczność po tej sesji. A ona opowiedziała swoją historię, która wygląda tak, że ona uważała, że trzęsienie się co jakiś czas po to, żeby zrzucić z siebie napięcie, jest normalne i że wszyscy tak robią. I tak funkcjonowała w swoim rodzinnym domu. Do momentu, kiedy poszła na studia i zamieszkała w akademiku. I tam, jak ją koleżanki zobaczyły trzęsącą się, to zareagowały. I ona zrozumiała, że jest nienormalna. Więc zablokowała ten odruch. Po tej sesji dotarło do niej, na ile najróżniejszych dolegliwości zaczęła się uskarżać w trakcie studiów.
i to, i ze spaniem, i napięcie. I ona mówi, dzisiaj ta sesja uświadomiła mi, że zamknęłam odruch, który mi pozwalał wracać do równowagi. I po prostu nastąpiła kumulacja negatywnych skutków stresu. David napisał kilka książek. Mamy tą pierwszą przetłumaczoną już na polski, Zaufaj ciału. Jest ta metoda w niej bardzo dobrze opisana, są zdjęcia z ćwiczeniami, ponieważ każdy z nas może stosować trenę na własny użytek, po prostu czytając książkę. To jest coś, do czego mamy dostęp naturalny, jeśli nasza historia nie była zbyt ciężka i jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić. W trochę inny sposób przedstawiam krzywą stresu, ale chodzi dokładnie o to samo, co słyszeliśmy w Somatic Experience. Zwróćcie Państwo uwagę, że to zaangażowanie społeczne jest możliwe tylko na pewnym poziomie. Kiedy nasz układ parasympatyczny mówi, ja jestem okej i wszystko wokół mnie jest okej. W momencie, kiedy pojawiają się bodźce, przerzucają nas do układu sympatycznego. Jeśli są zbyt silne, skorzystamy z mechanizmów obronnych. Kiedy działamy tak jak zdrowa impala, to poruszamy się po tej krzywej na zasadzie góra-dół. Trochę powinien przypominać nasz dzień codzienny wykres EKG. Zmienia się. Niestety, jeśli nie przepracujemy traumy, jeśli traumy nam się będą nakładamy, utkniemy tutaj. I wygląda na to, że w dysocjacji funkcjonuje dzisiaj mnóstwo osób i postrzega to jako stan normalny. Nawet nie mają świadomości, że są zdysocjowani. Z zamrożeniem jest podobnie, że są osoby, które się poruszają jak roboty. Mój kolega psychiatra kiedyś mi mówił, że jak chcesz zobaczyć głowy odcięte od ciała, które wykorzystują ciało jako środek transportu, to się załap na konferencję dla psychiatrów. Złośliwy był. Byłam na konferencji u psychiatrów, nie jest tak źle. I bardzo ich zafascynowało to, co im pokazałam, ponieważ medycyna też cierpi. Też cierpi na swoje ukierunkowanie na dowody naukowe. Jeśli patrzymy na patologię, to patologia jest opisana świetnie. Wszystko to, co wiąże się z uszkodzeniem struktury, z zatruciem i gdzie objawem są drżenia, konwulsje, to znamy, to wiemy. Ale potem mamy psychologię i o dziwo, w psychologii okazuje się, że kiedy jest atak paniki, to człowiek zaczyna się trząść mimowolnie, tak? To samo przy fobiach czy zaburzeniach lękowych, a struktura nie jest uszkodzona. Tam się nic nie stało. Więc czy to, co jest wpisane na listę symptomów, to jest naprawdę symptom, czy to jest rozpaczliwa próba ciała znalezienia rozwiązania z sytuacji? Mam w tej chwili w szkoleniu kilku psychiatrów i oni od razu łapią takie świetne pytania. A co z napadami rzekomo padaczkowymi? Tam jest tak dobrze diagnozujemy, tak przeglądamy ten mózg. Tam nic nie ma, wszystko jest w porządku. A jest moment, kiedy człowiek się rzuca na podłogę i ma regularny atak padaczki. Co to jest? O co chodzi? Całe szczęście mamy wokół nas zwierzęta. W świecie zwierzęcym te sprawy po prostu idą naturalnym rytmem. Kiedy szkoliłam się w TRE, to w tym samym czasie wzięłam kociczkę, taką spod śmietnika.
zaznała wolności, a ja ją niestety przygarnęłam do mieszkania z zakazem opuszczania. No i to się kotu przestało dosyć szybko podobać, zaczęła się nudzić. A jak kot się nudzi, to wiecie, co robi. Psocie. Więc kupiłam kotu szelki, smyczkę, zaczęłyśmy wychodzić na spacer. Spacer z kotem jest bardzo śmieszny. Ale ten kot pokazał mi, jak we właściwy sposób przechodzić krzywą stresu. Miała wszystkie stadia, elegancko im pokazywała. Szłyśmy, kot rozluźniony, ogon do góry, rozgląda się, penetruje, co tam ciekawego się dzieje. Pojawiło się zagrożenie, pies na horyzoncie, kot był gotowy natychmiast uciec. Smyczka nie pozwoliła. Co robił kot? Kot się zamieniał w tygrysa i szykował się do walki. Całe szczęście nie trzeba było tego robić. Jak pies znikał z horyzontu, kotek robił calutki. Trwało to, nie wiem, 30 sekund. Cały, przetrząs się, ogonek do góry, idziemy dalej zwiedzać świat. Czytałam o okropnych doświadczeniach, gdzie zwierzętom zabraniano tego odruchu. I okazywało się, że miały o wiele gorszą odporność na kolejną sytuację traumatyczną. Też możemy zwierzętom wierzyć, że niczego nie robią bez sensu. Jeżeli wydatkują energię po to, żeby się trząść, to znaczy, że jest w tym jakiś sens. Dla naszych lubiących porządek i żądających zrozumienia umysłów, David to drżenie nazwał to mimowolne, które się pojawia w adekwatnej sytuacji bez naszej zgody, a które również nauczyliśmy się uruchamiać, tak jak tego spróbowaliście przed chwilą, że są to samowyzwalające się, nigdzie nie sklasyfikowane drżenia terapeutyczne, ponieważ robią nam coś dobrego. Patrzymy na nie jako czystą neurologię, po prostu odruch, który jest wbudowany genetycznie, przechowywany w pamięci i to jest sposób, w jaki reagujemy na stres. Aż tak prosto. Nie widać w nich wzorców. To nie jest tak, że możemy dopasować określony rodzaj drżenia do przebytej sytuacji. Nie. Chociaż czasami w sesji TRE odtwarza się ułożenie ciała bądź ruch, który miał związek z traumą. Chodzi o to, aby dokończyć proces energetyczny. Przejść po tej krzywej stresu od spokoju przez maksymalne wychylenie znowu do spokoju. Wtedy jest on domknięty i pozwala nam wracać do równowagi. Możemy go wywołać napięciem, te drżenia możemy wywołać poprzez napięcie izometryczne. Troszeczkę się rozciągnęliście, troszkę rozciągnęły wam się mięśnie nóg przy skłonie i już ciało jest gotowe drżeć. Jeśli raz uruchomimy takie drżenie, to okazuje się, że ono się utrzymuje i migruje po ciele. Może mieć różną częstotliwość, może mieć różną amplitudę. Może wyglądać na przykład tak. Jeszcze jakby pani chciała współpracować. No, wystarczy poprosić. To jest sesja TRE. Ta pani zrobiła najpierw sekwencję ćwiczeń. I teraz widzimy, to jest kompilacja kilku sesji. I zobaczcie, jak z sesji na sesję przemieszczają się te wibracje. Akurat oczy widzimy, że są zamknięte, natomiast ważne jest, żeby w trakcie wibracji być obecnym tu i teraz.
Jak wam się patrzy na tych trzęsących się ludzi? Widzę, że różny. Dlatego lepiej jest zaczynać od własnego doświadczenia. Jedna z osób, którą uczyłam tre, była to tak zafascynowana, jakie to jest fantastyczne, jak mu dobrze robi. Jego żona zresztą też korzystała z sesji i pojechali ze znajomymi nad jezioro i znajomi zaczęli opowiadać, że to ich boli, tamto ich boli. Więc ci moi klienci mówią, słuchajcie, to my wam pokażemy. Taka świetna metoda, po prostu kładziesz się i trzęsiesz. Jak tylko ten mój klient się położył, a wibracje miał intensywne, to znajomi powiedzieli, przestań, przestań, proszę cię, przestań, to jest okropne. I weekend był zepsuty. Więc zdecydowanie lepiej jest, kiedy najpierw doświadczymy, bo wtedy dokładnie czujemy, o co chodzi, co mi to robi. Mamy mnóstwo technik relaksacyjnych, prawda? Znacie na pewno dziesiątki. Co jest wspólne dla tych technik, to jest to, że coś ciału nasze ego mówi. Oddychaj głębiej, rozluźnij się, skoncentruj, zwróć uwagę, doświadczaj. Tak? To umysł mówi ciału. W tre chcemy się nauczyć pozwalać ciału, żeby to ono do nas mówiło. I tu jest paradoks dzisiejszych czasów, że coś, co mamy wbudowane genetycznie, jest tak trudne do tego, żeby to się stało. Myślę, że wiąże się to z tym, że ego ma swoje pomysły. Ego samo siebie doskonale utwierdza. Jakąkolwiek ideę wymyśli, to ją jest w stanie udowodnić. Natomiast ciało jest w dalszym ciągu przede wszystkim zwierzęce. Dąży do przyjemności, dąży do odpuszczenia. Żeby sobie wyobrazić tą różnicę, możecie przeprowadzić w myślach takie doświadczenie. Jest lato, gorąco, parking, dwa samochody. Do jednego bagażnika idzie pies, do drugiego bagażnika idzie wasz partner. I idziecie na zakupy. Wracacie po zakupach, otwieramy bagażniki. Jaka jest reakcja? Słyszę. Pies się cieszy. Pies się cieszy. W tych prostych, wydawałoby się naturalnych wibracjach dowiadujemy się, jak naprawdę wygląda nasza relacja, nasza wewnętrzna relacja, czy jesteśmy całością, czy częściami. Okazuje się, że niektóre części nie mogą się rozluźnić. I dlatego potrzebni są prowajderzy, czyli osoby, które szkolą się w tej metodzie i pomagają innym przejść przez trudności. Gdyby nasze ego nie było takie aktywne, myślę, że nie byliby potrzebni. Zbliżający się konferencjer oznajmia koniec, więc minuta na zakończenie. Jak mi myszka ginie, to zawsze jest trudniej. To, co jest istotne, to to, że uczymy się ciała w taki sposób, żeby traktować je z szacunkiem, żeby drżenia pokazywały nam, gdzie jesteśmy. Czyli autoregulacja wcale nie taka prosta rzecz, jakby się wydawało. Życzę Państwu bardzo dobrej autoregulacji i przyjemnych drżeń. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie za wykład i prezentację TRE. I od siebie tylko powiem, że rzeczywiście jest tak, że jak zaczynamy nazywać strach, definiować go i przekładać techniki radzenia sobie z nim na ciało, no to faktycznie przestaje on być taki straszny. Sam to kiedyś miałem, najbardziej się utożsamiałem z tą częścią, kiedy pani mówiła o trzęsących rękach, nogach. Strach był kiedyś przed występowaniem bardzo wielki i gdybym spotkał panią, to pewnie by szybciej ustąpił. Dziękujemy bardzo za te piękne słowa.
i bardzo się cieszymy na tę prelekcję.